skomentowanie kreacji Julii Wieniawy, jak media to przedstawiły, tylko skomentowanie kreacji i wywiadu, który przeczytałam w Vivie. Wywiad bardzo ciekawie poprowadzony. Julia opowiadała, że męczy ją nazywanie ją celebrytką, influencerką. Ja się tak zastanawiam, co męczącego jest po pierwsze w nazywaniu kogoś celebrytką i influencerką, bo jeżeli prowadzisz Instagram, reklamujesz na nim różne produkty, dajesz kody zniżkowe, to jesteś influencerem. Influence, czyli podążać za kimś, więc jeżeli Julia ma chyba 1 000 000 followersów, to jest to ogromna liczba, reklamuje różne produkty, to jest influencerką. Jeśli chodzi o bycie celebrytką, to też wiele osób, które mają dużo większe doświadczenie od Julii Wieniawy, nie obraża się na słowo celebrytka. Możesz być aktorką celebrytką, możesz być piosenkarką celebrytką, możesz być modelką celebrytką. Celebryta, czyli osoba, która pojawia się na różnego rodzaju eventach. Ja się nie obrażam, jeżeli ktoś by nazwał mnie dziennikarką i również celebrytką. Najgorsze jest, jeżeli tylko jest słowo celebrytka, czyli za tym słowem celebrytka nic już więcej nie idzie. Więc nie obrażałabym się na to, że ktoś nazywa Julię Wieniawę celebrytką. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na tę hipokryzję ogromną, która jest w show biznesie, na przykładzie Julii Wieniawy. Czyli jeżeli zakładasz kreację, która więcej odsłania niż zasłania, jest bardzo kontrowersyjna, do tego narzucasz okulary muchy, spóźniasz się chyba pół godziny na dany event, no to chcesz, żeby na ciebie ludzie czekali. Czyli jesteś celebrytką. Ja wiem, że Julia w tej chwili, niezależnie od tego, co na siebie nie włoży, to będzie to komentowane. Tylko jeżeli nie chciałaby tego, to by w ten sposób też nie zachowywała się. Nie mówię, że jest w tym coś złego. Ja nie mówię, jak ona wyglądała w tej kreacji, bo wyglądała obłędnie. Tylko po co mówić coś, a robić coś innego? To jest takie moje zdanie po prostu w tej kwestii. I chciałam ten show biznes obnażyć, jak on wygląda, jak on funkcjonuje. Jedno mówimy, drugie robimy. I też słabe jest to, że w wywiadach nie drąży się jakiegoś tematu, bo można powiedzieć, okej, nie chcesz być celebrytką, no to dlaczego chodzisz na różnego rodzaju eventy? A, no bo mam na przykład współpracę albo lubię. No, czyli jesteś celebrytką, bo są dużo młodych aktorek, które występują w filmach, które w tej chwili widzimy w kinach i nie widzimy ich na różnego rodzaju galach. Tu Natasza, zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl.